Jak kupić pierwsze mieszkanie na wynajem? Z tej strony Filip i mój wspólnik Kamil, jesteśmy dzisiaj u niego w mieszkaniu i w tej serii odpowiadamy na pytania naszych widzów. Kamil, dawno nic wspólnie nie nagrywaliśmy. No nic dziwnego, jak uciekłeś do Stanu, ale cieszę się, że wróciłeś i dzięki temu możemy wreszcie znowu razem produkować jakąś wiedzę dla naszych widzów. Fajny temat dzisiaj, dlatego że on wraca jak bumerang, cały czas się napotykam na pytania, jak kupić to pierwsze mieszkanie, dlatego dzisiaj postaram się w 6 punktach odpowiedzieć na to. No i ułatwić tę drogę. Dokładnie. Zacznijmy od to, czym często się zapomina, to jest, czy my w ogóle mamy na to czas. Tak. To jest... I jeżeli nie mamy tego czasu, to co możemy zrobić? No są w zasadzie dwie drogi. Jeżeli nie mamy czasu, a chcemy działać w tych nieruchomościach, no to kiedyś tego nie było. W dzisiejszych czasach już są produkty gotowe, inwestycyjne, zwane potocznie gotowcami inwestycyjnymi. Są firmy, które się w tym specjalizują, na przykład nasza. Czyli my jakby zajmujemy się całym procesem od znalezienia, po remont, po wynajem takiego mieszkania i dany inwestor, jeżeli ma jakiś swój core biznes czy jakiś etat, który go satysfakcjonuje, dobrze się tam czuje i nie chce się zagłębiać w nieruchomości, no to może nabyć taką nieruchomość i w zasadzie całkowicie pasywnie zacząć na tym zarabiać. No i jest jeszcze druga opcja, to właśnie uzmysłowił mi to mój przyjaciel, który chce budować dom za 5 lat i ma 150 tysięcy, które u nas zainwestował w naszej spółce, dlatego, że on nie chce kupować w tym momencie mieszkania, bo ja pierwsze co, kiedy on mnie zapytał, co ma zrobić z kasą, mówię, kup sobie kawalerkę. A on mówi, nie chce kupować kawalerki, bo za 5 lat chce budować dom. No to pożycz nam kasę i dzięki temu będziesz mógł zarabiać jak w sumie na mieszkaniu, a w odpowiednim dla ciebie czasie sobie to wyciągniesz. No i tu jest też druga strona tej historii, że często jest tak, że po prostu ktoś chce kupić sobie mieszkanie za gotówkę inwestycyjne, ale nie ma pełnej kwoty. No i nie ma pełnej kwoty, no i aż żal, żeby to leżało na koncie i może po prostu brać udział w jakichś projektach, żeby to już pracowało i zarabiało. Dokładnie. Czyli to podejście jest takie bezobsługowe. Ja powiem wam szczerze, że jakbym 4 lata temu, jak zaczynałem, miał taką możliwość, to nie wiem, jakby się moje drogi potoczyły. Być może bardziej bym skupił się na swoim własnym biznesie, zamiast brnąć w nieruchomości, ale są jeszcze inne opcje. Czyli mamy osoby, które mają trochę czasu i co z nimi? Mają trochę czasu i chcą działać, albo przynajmniej tak mi się wydaje, że chcą działać. I to też jest bardzo, to jest bardzo liczna grupa osób, które zaczynają, mają wielki zapał, żeby to robić, ale po prostu po pewnym czasie okazuje się, że to nie jest wcale takie proste, jeżeli chce się to zrobić porządnie. No i często dochodzą do wniosku, że jednak im się nie chce tego robić. No bo ja sam byłem w takiej sytuacji jeszcze przed tym, jak byłem w branży nieruchomości, że wracałem do domu o 18, no i co myśli człowiek, kiedy wraca do domu o 18? Chce sobie coś zjeść i po prostu odpocząć, włączyć ten telewizor, odpocząć na kanapie, czym się nie przejmować. A tu gdzieś książki mówią mi audycje, oglądaj 100 mieszkań, jeździ, umawiaj spotkania, jeszcze się edukuj, jeszcze wszystko. No i w pewnym momencie ja zacząłem jakby czuć, że opada mi zapał i mało brakło i bym w ogóle w to nie wszedł. Także to jest bardzo częsta ta grupa. Oczywiście można kupić mieszkanie, można się do tego mniej przygotować, kupić pierwsze lepsze. No i też pewnie jakoś to będzie, może nie tak profesjonalnie, może będą gorsze wyniki, może będzie więcej problemów, ale da się. Tylko że właśnie tutaj do tej grupy jest takie pytanie, czy faktycznie nie lepiej jest sobie kupić takiego gotowca, czy może też jest to na pewno lepsze niż czekanie, tak jak moi znajomi, niektórzy 5 lat. Oni od 5 lat inwestują w nieruchomości, a jeszcze nie obejrzeli żadnego mieszkania. Oni cały czas się edukują gdzieś tam po łebkach od czasu do czasu, jak im się przypomni. I chcą inwestować, a nie inwestują, także to jest bez sensu. Także albo wóz, albo przewóz. No dobra, Kamil, ale jedna rzecz, która tak przechodzi mi przez myśl i prawdopodobnie nasi widzowie też mają takie podejście do tego. Czy to nie brzmi za prosto? Czy to nie jest coś takiego, że kurczę, kupię nieruchomość, nawet za bardzo się na tym nie znam i mam oczekiwać, że taki gotowiec będzie dla mnie zarabiał pieniądze? I powiem ci, jak ja o tym słyszałem pierwszy raz, też mi się tak wydawało, a później uświadomiłem sobie, że jeżeli będziemy kupowali od firmy, która robi to od lat, która przede wszystkim, gdzie właściciele czy pracownicy sami robią to dla siebie, no bo jak my pracujemy, to ja najpierw pokupowałem sobie mieszkania dla siebie, ja ciągle te mieszkania mam, ja ciągle nim zarządzam, ale przyszła potrzeba. Twoi znajomi, moi znajomi, ludzie z okolicy, nasi znajomi chcieli kupować od nas gotowe mieszkania. Właśnie w tym momencie chciałbym jedną rzecz powiedzieć, która mi się przypomniała, że zawsze jak sprzedaję gotowca, to mam żal. Żal, że on nie zostaje u nas, albo u mnie, albo gdzieś pośród mojej rodziny, bo po prostu są fajne produkty finansowe i uważam, że warto jest się tak zabezpieczyć i pomyśleć o tej emeryturze. Dokładnie. Także jest jedna porada. Jeżeli możesz czuć się, że to jest za proste, żeby kupić gotowca, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się wyedukować i wiedzieć, czego od takiej firmy oczekiwać. No to też jest dobre, żeby świadomie wybrać firmę, która będzie to robiła dla nas. I tu właśnie dochodzimy do osób, które mają dużo czasu. Czyli rada dla osób, które mają
mało czasu, ale wiedzą, że chcą się tym zająć, albo osoby, które chcą na pełen etat zająć się nieruchomościami, to dochodzimy do punktu numer 2, czyli do umiejętności. Umiejętności, czyli tak naprawdę wiedza. Z czym może wiązać się brak przygotowania? Otóż historii o tym, że ludzie wtopili na nieruchomościach, historii o niepłacących najemcach, o zdewastowanych mieszkaniach, widzimy je wszędzie, słyszymy o nich wszędzie, ciągle mówi się o nich w mediach, a jakimś cudem znajomi inwestorzy, którzy podchodzą do tego w sposób profesjonalny, nie mają takich sytuacji. To właśnie amatorzy, i nazywam ich celowo amatorami, czyli osoby, które nie chcą poświęcić chociaż trochę czasu, żeby się wyedukować, popełniają błędy. Słyszałem, i to w sumie nie jeden raz, o historii, że ktoś wyjeżdżał za granicę, miał mieszkanie i zależało mu tylko i wyłącznie na tym, żeby ktoś płacił mu czynsz, żeby to mieszkanie nie traciło. Czynsz w sensie opłaty. No opłaty do spółdzielni, czyli za media, za ogrzewanie, żeby mieszkanie nie stało puste, bez ogrzewania i do spółdzielni, czyli ile? 500-600 zł. Wynajmował takie mieszkanie, przychodziła tam mieszkać cała rodzina, która liczyła na to, że będzie mieszkała za darmo. Okazywało się, że oni nawet nie płacili tych opłat do spółdzielni. Po paru latach wracał taki właściciel z długami już w spółdzielni, u dostawców mediów, chcieli im odcinać prąd i on za to płacił, a ci ludzie, którzy tam mieszkali, wiecznie obiecywali mu. Zaraz zapłacimy, to są chwilowe problemy i tak przez lata. Później okazuje się, że tacy ludzie, którzy podchodzą do tego w sposób amatorski, bez umowy, bez kaucji i bez przygotowania, tracą na mieszkaniach i jest to możliwe. To jest właśnie ostatnie rzeczy, o których powiedziałeś, to jest przykład mojej cioci, która kiedy usłyszała pierwszy raz, że będę inwestował w nieruchomości, to dokładnie złapała się za głowę i powiedziała: Kamil, nigdy w życiu tego nie rób, to jest najgorsze, co możesz zrobić. No i zacząłem drążyć temat, dlaczego. Okazało się, że właśnie miała problemy z najemcą, dużo przygód, dewastacja, niepłacenie czynszu, no i generalnie osiwiała o to przez to chyba. No i zacząłem zadawać pytania, czy była kaucja, czy była umowa, czy ona w ogóle weryfikowała w jakikolwiek sposób tego najemca, czy jeździła do mieszkania sprawdzić, jaki był jego stan techniczny, jakby spisać licznik, cokolwiek. Okazało się, że nie. No to ja stwierdziłem, że nie mamy o czym rozmawiać, no bo to nie jest dla mnie w ogóle najem, tylko jakaś partyzantka, gdzie ktoś sobie jakby oddaje komuś mieszkanie bez sprawdzenia. No ja bym nie oddał swojego mieszkania byle komu, także wydaje mi się, że trzeba zwrócić na to szczególną uwagę. No i jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałeś, to utracone korzyści. Czyli jeżeli nie mamy tej wiedzy, i to jest przykład mojego kolegi bardzo dobrego, który wynajął swoje mieszkanie za 900 zł, o ile dobrze pamiętam, a tak naprawdę ja sobie na szybko sprawdziłem i cena rynkowa, powiedzmy, tego mieszkania to było około 1600 zł. Także przez to, że mu się nie chciał, bo jemu się wydawało, że to nie jest wcale fajna lokalizacja, że tak naprawdę to on mieszka gdzie indziej, on by chciał, żeby ktoś tam mieszkał, żeby płacił ten czynsz, o którym wspominałeś. No i kosztem tego, że nie poświęcił kilka minut na OLX-a, żeby sobie sprawdzić, jak to wygląda, no to ma te utracone korzyści. Dlatego warto jest chociaż trochę się wyedukować i wiedzieć, co się robi. No i dochodzimy do tego, skąd można czerpać wiedzę. Przede wszystkim zacznijmy od YouTube'a, od audycji i od książek. Tak, ta audycja. No tak, ja pamiętam też na początku swojej drogi, że książki, YouTube i audiobooki to było główne źródło mojej wiedzy. Ja strasznie lubiłem sobie podróżować samochodem, w zasadzie moja praca była z tym związana, że ja około 4 godziny dziennie spędzałem w samochodzie. No i kiedy już się znało wszystkie piosenki w radiu, no to zacząłem się nudzić, zacząłem słuchać audiobooków, zacząłem przeglądać YouTube'a, obejrzałem chyba wszystko i generalnie bardzo dużo mi to pomogło. Trochę to było chaotyczne, bo brakuje mi na YouTubie tego na przykład, żeby to było wszystko usystematyzowane. Ja na przykład nie oglądałem mieszkania, nigdy w życiu, a uczyłem się o weryfikacji najemców, co było trochę absurdalne i po co miałem sobie tym zajmować głowę. No ale chciałem tutaj przestrzec przed jedną rzeczą, ja wpadłem w taki wir uczenia, że ja cały czas czułem, że niewystarczająco dużo umiem, że niewystarczająco dużo przeczytałem i cały czas brakowało mi takiej pewności w działaniu i mimo, że już miałem tą wiedzę teoretyczną, to nie potrafiłem tego zamienić w tą wiedzę praktyczną. Ty masz zupełnie inne podejście i właśnie tego mi mega zabrakło. Ja cały czas zastanawiałem się, jak mógłbym zacząć działać z taką jakby najmniejszą ilością wiedzy, którą posiadam. Czyli ja nie będę zastanawiał się, co jest w 95. kroku, jak ja nie zrobiłem pierwszego kroku. I tu uważam, że ten filmik powinien Was zachęcić do tego, żeby podjąć jakiekolwiek działania. Będziemy mówili o zdolności kredytowej, o tym, jak w ogóle rozpocząć działania, więc warto po tym materiale wideo coś po prostu zrobić. Wiem, że tak się mówi często, wiem, że często mówi się zacznij działać, po prostu coś zrób. To jest proste, a jednocześnie to jest trudne, bo wiem, że trzeba się przełamać, trzeba poświęcić czas. Ale krok po kroku to jest najlepsza generalnie metoda, żeby uczyć się konkretnie danej rzeczy i na przykład jeszcze wracając do tego, ja nigdy nie byłem w mieszkaniu, więc skąd ja mogłem wiedzieć, czy ja chcę to robić, czy ja chcę inwestować w nieruchomości, jak ja w życiu nie oglądałem, nie wiedziałem, jak się w ogóle zachować.
trzeba było zacząć od tego kroku, żeby się ruszyć i pójść zobaczyć. I właśnie jeżeli zrozumiemy siebie, co tak naprawdę jest w stanie nas zmotywować, to ja byłem w tej sytuacji 4 lata temu. Ja wiedziałem, że ja muszę zapłacić za szkolenie, żeby tak naprawdę przełamać tą barierę u siebie. Skoro ja zapłaciłem za szkolenie, to nie małe pieniądze i idę się wyedukować, wiem, że będę miał tą interakcję dwustronną, no bo jednak książka czy YouTube jest bardzo jednostronny. To jest tylko my mówimy, albo my piszemy, ktoś to czyta i nie może zadać pytań, nie ma za bardzo jak zadać pytań. Mimo tego, że w tej serii odpowiadamy na pytania, to nie jest taka dyskusja, jak ludzie by oczekiwali. Więc uważam, że szkolenia dają dwie rzeczy. Po pierwsze, to, że płacimy i teraz wrócić ze szkolenia, za które zapłaciliśmy i nic z tym nie zrobić, to byłaby głupota. Albo przynajmniej, no, głupio tak przed samym sobą powiedzieć, że tego nie zrobiliśmy, ale jest jeszcze druga rzecz, czyli interakcja dwustronna. Jadąc na szkolenie, powinniśmy mieć już jakiekolwiek pojęcie o tym, czego się tam uczymy i zadawać pytania, rozmawiać z innymi, ale także ze szkoleniowcami. Dlaczego? Ponieważ wtedy to wszystko zaczyna nam się układać w głowie. Wracamy do domu i wiemy już, że musimy zacząć działać. Ja to, jeżeli chodzi o szkolenie, jeszcze chciałbym powiedzieć dwie rzeczy, że właśnie ja lubiłem jeździć na szkolenia, jak już miałem jakąś właśnie wiedzę, bo wtedy skupiałem się tylko na tych momentach, kiedy faktycznie muszę chłonąć, bo cały dzień na przykład, czy całe 2 dni takiego bombardowania czymś nowym może nas troszkę przytłoczyć. To jest często dużo wiedzy, to jest często coś nowego, dobrze już być trochę w tym wszystkim, no jakby przesiąkniętym tym być, żeby łatwiej nam było to przyswoić, ale nie powiedzieć jeszcze o drugiej bardzo ważnej rzeczy i pamiętam swoje pierwsze szkolenie. Najważniejszą i największą wartość to byli ludzie, których tam poznałem, od których się wiele rzeczy dowiedziałem, inwestorów, którzy już byli kilka kroków przede mną i dzięki temu, że miałem z nimi kontakt, mogłem im zadać szybkie pytanie i nagle się cała układanka układała. Wszystkie puzzle zaczęły pasować, że jedna rzecz mi nie pasowała, jedno szybkie pytanie, bum, już wiem, co mam robić. Albo to, że na przykład wzięli mnie do siebie na inwestycje i pokazali, jak to faktycznie wygląda, gdzie coś, o czym czytałem, nigdy mi się nie wyobrażało, na przykład wielkość pokoju małego, że mówię, to nie ma szans, że w ogóle tu cokolwiek się zmieści. Ja wchodzę do takiego pokoju i widzę, da się. I to było tak ważne dla mnie, to pozwoliło mi naprawdę pójść do przodu. Gdyby nie to, to nie wiem, czy bym był w tych nieruchomościach. Dochodzimy zatem do punktu numer 3, czyli finansowanie. Jak sfinansować zakup swojego pierwszego mieszkania na wynajem? Mamy jakie opcje? Przede wszystkim możemy zacząć od zdolności kredytowej. To jest coś, co dla ludzi na etacie czy prowadzących własną firmę, to czeka i tak naprawdę się kurzy. Czemu nie wykorzystać zdolności kredytowej, żeby kupić mieszkanie na kredyt? Czy to oznacza, że muszę chodzić od banku do banku, pytać, jaką mam zdolność i czy udzielą mi kredytu? Wiele osób tak myśli do dzisiaj. Dokładnie tak nie jest. W dzisiejszych czasach mamy doradców kredytowych, wydaje mi się, że oni już istnieją od dziesiątek lat. Mamy doradców kredytowych, którzy pracują dla nas za darmo. Więc kto im płaci? Tak naprawdę. To jest haczyk. No właśnie, gdzie to jest haczyk? Prowizja ukryta jest w kredycie od banku. Tak, który jakby przyznaje bank dla doradcy za załatwienie kredytu, my się nie musimy martwić kosztami. No i czy to nie sprawia, że kredyt jest droższy? No nie, bo jeżeli poszlibyśmy bezpośrednio do banku, to tam i tak siedzi doradca kredytowy tylko tego jednego banku i jemu trzeba będzie zapłacić. Jaki jest tutaj minus? Tego, że ten przedstawiciel tego banku sprawdzi nam ten bank, no bo to jest oczywiste, że nie będzie nam sprawdzał konkurencji, a taki doradca niezależny jest nam w stanie sprawdzić wszystkie banki i wybrać coś dla nas, co będzie faktycznie najbardziej korzystne. Doradca kredytowy także zna się na sytuacji, czyli jeżeli sytuacja jest zmienna, a jest zmienna na rynku, to będzie po prostu operował na tym, co dzieje się tu i teraz. Nie zapominajmy jednak, że jeżeli chcemy wykorzystać naszą zdolność kredytową, no to musimy mieć wkład własny. W momencie, jak nagrywamy ten materiał wideo, jest to od 10 około do 20%. Oczywiście niższy wkład własny trzeba ubezpieczyć. Nie jest to temat dzisiejszego odcinka, ale trzeba odłożyć pewną kwotę gotówkową. No dobra, ale co zrobić, Kamil, jak nie mamy pieniążków? Trzeba je zarobić. Najlepiej. Znaczy, generalnie są dwie opcje. Pierwsza jest taka, że możemy już na przykład, jeżeli chcielibyśmy działać w branży nieruchomości, no to są sposoby na to, żeby zarabiać w nieruchomościach już bez kapitału i znam masę takich przykładów. I można być albo pośrednikiem, albo sourcerem, czyli dostawcą okazji. Czyli działamy z jakimś innym inwestorem, my szukamy, specjalizujemy się w wyszukiwaniu pod niego konkretnych nieruchomości, no i przekazujemy dalej za prowizję. Czyli też trochę takie pośrednictwo, jakby nie było. No ale to jest pierwsza opcja. Druga taka, w zasadzie powiem historię mojego kolegi, bo jest bardzo fajna. Kolega się tak miotał w Polsce, nie do końca wiedział, co ma robić. Wykształcenie miał całkiem fajne, tylko okazało się, że zarobki nie są do końca satysfakcjonujące. No i zdecydował, że wyjedzie za granicę. Wyjechał, o ile się nie mylę, do Danii. Tak, do Danii wyjechał.
I okazało się, że on przez 3 lata w tej Danii zarobił tyle pieniędzy, że stać go na zakup mieszkania. Jak ostatnio z nim rozmawiałem, to około 300 tysięcy złotych, także to już starczy na jakieś fajne mieszkanie. Ja sobie to szybko przeliczyłem i tak naprawdę on będzie zarabiał dzięki temu około 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Mało, nie mało, dla niego wystarczająco, dlatego że kiedy zapytałem go, jaki on ma plan finansowy, powiedział, że jest dość leniwy, jemu wystarczy 5 tysięcy. Także co się tutaj stało? W 3 lata osiągnął połowę tego, ile chciałby w życiu zarabiać. Jeżeli zostałby tam jeszcze 3 lata, to tak naprawdę mógłby przestać pracować, przynajmniej pozornie. Także nie do końca 3 lata, krócej, bo już z tego mieszkania, które kupił, ma 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, czyli z każdym kolejnym kupionym mieszkaniem po prostu będzie mu łatwiej. Być może nie stanie na dwóch mieszkaniach, bo stwierdzi, że 5 tysięcy wcale to nie jest dużo pieniędzy, ale jest to bardzo dobre podejście, które pozwala, jak to mówią, przebiedować, zapiąć pasa, i działać. Tak, ale właśnie ważne w tym jest to, że on sobie ustalił ten cel. Że on wiedział, do czego dąży i konkretnie tam pojechał w jednym celu. I specjalnie wiem, że przykłada się do tego, żeby oszczędzać jak najwięcej, żeby jak najwięcej wyciągnąć, bo on powiedział, że nie chce tam zostać. On chce wrócić do Polski i sobie tutaj spokojnie żyć. No właśnie, nie sztuką jest pojechać i wszystko wydawać, co się zarabia. Sztuką jest właśnie mieć konkretny cel, wiedzieć, ile chcemy odłożyć, jakie mamy plany. I to właśnie jest to, że jeżeli jedziemy w jakimś kierunku, wsiadamy do samochodu i nie wiemy, gdzie jedziemy, no to gdzie jedziemy? Nigdzie. Albo jedziemy po prostu byle gdzie. Jak mamy konkretny cel, to wszystko, co będziemy robić, zawsze kieruje nas do tego konkretnego punktu. Czwarty punkt, czyli w ogóle komu chcemy to mieszkanie wynająć i czy nasze miasto się do tego nadaje. Myślę, że najlepszym otwieraczem tego punktu będzie historia mojego znajomego, który postanowił inwestować w nieruchomości bez żadnej wiedzy i pierwsze mieszkanie, które kupił, to penthouse za 1 000 000 złotych i wyliczyłem na szybko, że około rentowność w mychu wychodzi 4% rocznie. I teraz pytanie w ogóle, czy w tej rentowności jest uwzględnione ryzyko pustostanów, które jest dużo większe w takich inwestycjach, bo jest tak, że na takie mieszkania jest bardzo mało chętnych. Po prostu jest wąska grupa docelowa. I oprócz tego, że jest ryzyko pustostanów, jest jeszcze problem z tym, że to mieszkanie jest dużo mniej płynne na rynku, bo tak samo jest znacznie mniej chętnych osób, które mogłyby takie mieszkanie kupić. Ja na przykład jestem zwolennikiem tego, że wolałbym mieć kilka mniejszych mieszkań, bo nie trzymam wszystkich jaj jakby w jednym koszyku. Dlatego, że jeżeli coś by się stało, byłaby jakaś pilna sytuacja, gdzie potrzebowałbym kapitału, mogę sprzedać jedno mieszkanie i jakoś sobie być może poradzę, a reszta mi dalej pracuje, a nie, że jestem z czymś za 1 000 000 złotych i nagle muszę diametralnie obniżyć cenę, żeby to już była super okazja. Może właśnie stąd w sumie się biorą okazję. Dlatego ja jednak jestem zwolennikiem spokojniejszego działania. I dlaczego jest to właśnie tak powiązane z tą lokalizacją i z grupą docelową? Jakby określenie tej grupy docelowej jest kluczowe na początku, bo jeżeli my sobie określamy, że chcemy, żeby w naszym mieście jest dużo studentów, to robimy standard pod studentów. Nie kupujemy penthouse'ów, nie kupujemy wielkich mieszkań, których na przykład jedziemy na pokój, bo szkoda potencjału psuć, marnować. Lepiej jest właśnie się dopasować do danego rynku. Jeżeli jest to słaby rynek, na przykład małe miasto, gdzie nie mamy pomysłu na jakiś model, to może warto rozważyć przeprowadzkę do większego miasta, bo jest zawsze więcej możliwości. Dokładnie, jednak miasto wyznacza nam, w którym w ogóle kierunku pójdziemy. Czyli możemy mieć miasto studenckie, pokoje. Możemy mieć miasto, gdzie mamy pracowników, zakłady pracy, biurowce. Możemy mieć też miasto turystyczne. I czasem jest tak, że jedno miasto ma wszystkie te funkcje i możemy wybrać sobie, w którym kierunku pójdziemy. Czasem mamy miasta małe, które leżą koło dużego miasta. Wtedy bez wahania działałbym w dużym mieście. Mamy też sytuację, gdzie jest małe miasto oddalone od wszystkiego innego i myślę, że nie szedłbym tam w wynajem. Raczej wolałbym robić tam flipy albo przeprowadzić się do dużego miasta, ale temat robienia flipów zostawiam na kolejny odcinek. Piąty punkt, czyli remonty. Coś, co tak naprawdę powstrzymywało mnie przed tym, żeby w ogóle zacząć inwestować w nieruchomości, bo byłem przerażony remontami. Teraz wiem, że remonty to jest pewien schemat, który trzeba powielać i tak naprawdę remont dzieli się na 3 etapy. Najpierw trzeba znaleźć i ocenić mieszkanie, później znaleźć ekipę, a później tą ekipę kontrolować. Przejdźmy więc przez każdy z tych punktów. Jeżeli chodzi może o pierwszy punkt, czyli ocenę potencjału mieszkania, nagraliśmy cały osobny vlog, więc nie będziemy się na ten temat rozwodzić. Linka umieścimy gdzieś w tym miejscu, żebyście mogli od razu sobie przejść, obejrzeć, jak to wygląda jadąc konkretnie do mieszkania, jak ocenić elewację, klatkę schodową, mieszkanie w środku, ale przejdźmy do wyboru ekipy remontowej. Właśnie wybór ekipy remontowej to jest tak naprawdę kluczowe chyba w tym wszystkim, bo ja już niejednokrotnie się sparzyłem
ale teraz już wiem, jak postępować z tymi ekipami. I generalnie jeszcze taka rada dla początkujących, bo ja na przykład jestem totalnie nietechniczny. Mnie remonty zawsze przerażały, źle się w tym czułem, wciąż się źle w tym czuję. Mam dwie lewe ręce do remontów i na początku było tak, że w ogóle ja nie wiedziałem, czego mam wymagać od tej ekipy do końca. W zasadzie chciałbym ich wrzucić i macie, zróbcie, według jakiegoś tam planu. Ale zauważyłem, że najlepiej jest po prostu zrobić casting, przebadać kilka ekip. Przychodzi pierwsza ekipa, my im mniej więcej sprzedajemy koncepcję i patrzymy, co oni zaczną mówić. Czy to jest w ogóle dla nich proste, czy oni się pewnie czują, czy oni sami proponują jakieś rozwiązania. Ja tak byłem w stanie poznać, czy ta ekipa jest przynajmniej, czy wydaje się kompetentna. No i okazywało się, że przegadaliśmy sobie cały temat, przychodzi druga ekipa. Ja już troszkę więcej wiem, jestem w stanie z nimi bardziej sobie porozmawiać, bo na początku ja w zasadzie tylko słuchałem. A potem przychodzi trzecia ekipa i ja już zacząłem operować ich słownictwem. W ogóle mam swoje tutaj super koncepcje, wizje. Wiem, że to się da zrobić, tego się nie da zrobić, z tym może być problem. I ta ekipa już myśli, że ja jestem kumatym człowiekiem, który wie, o co chodzi w remontach. Ja tak naprawdę totalnie nie wiem, o co chodzi, tylko udaję i moja wiedza jedynie jakby jest z tego, że się osłuchałem już tym wszystkim. Także na tej podstawie wybierałem ekipę, która jakby sprawiała najlepsze wrażenie, najbardziej wiedziała, o co chodzi i oczywiście, jeżeli chodzi o cenę, też była rozsądna cenowo. Przypomina mi się historia Łukasza, jednego z naszych absolwentów, gdzie opowiadał o tym, że on nigdy nie miał żadnego problemu z ekipą remontową. Nigdy, żadnego. No i pytam się, ile w takim razie oceniłeś ekip, zanim zdecydowałeś się wybrać tą pierwszą, która jest niezawodna? 30. To jest niewyobrażalne dla mnie, ale widzę w tym generalnie, widzę w tym sens. Jeszcze nie wspomnieliśmy właśnie o tym, że kiedy zaprosimy do siebie tak wiele ekip, to wtedy one nam podają swoje ceny. Widełki cenowe, często z całą specyfikacją różnych etapów, bo dzielimy remont na etapy i też dużo szybciej się uczymy jakby tych realiów, jakie panują na rynku. Dokładnie, każde miasto jest trochę inne. Można by przyjmować jakieś widełki typu remont w wielkiej płycie od 1000 do 1200 zł z metra z materiałem, ale myślę, że najlepszym wyznacznikiem będzie umówienie co najmniej 5-10 ekip remontowych. Jeżeli nie macie z tym doświadczenia, to jest właśnie punkt, na którym można mocno wtopić. Nigdy nie bierzemy najtańszej ekipy, nigdy nie bierzemy najdroższej. Szukamy czegoś po środku, ale taką ekipę, której można zaufać. I właśnie, jak można im zaufać? I czy kontrola to najwyższa forma zaufania? Zdecydowanie tak. Jeżeli puścimy samopas i nie będziemy kontrolować, nie będziemy przychodzić do mieszkania, to może się pojawić kilka problemów. Pierwszy z nich przede wszystkim, że ekipy nie ma w mieszkaniu. To jest najczęstszy problem. Ekipy mają takie podejście, że bardzo często biorą kilka prac jednocześnie, no i ci, którym jakby najmniej zależy, są na samym końcu drabinki. Raczej ci, którzy cały czas przypominają, męczą, no to ekipa nie chce się z nimi użerać i często ich jakby priorytetowo traktuje. No i to jest pierwsza zasada. Druga jest taka, że jeżeli jesteśmy w mieszkaniu często, jesteśmy na bieżąco w stanie korygować ewentualne problemy. I właśnie ja pamiętam, jak kiedyś zostawiłem mieszkanie, chyba 2 tygodnie, bo wyjechałem, wracałem i się okazało, że ścianki działowe są zupełnie inaczej postawione niż w projekcie i trzeba było wszystko przestawiać. A to już była taka dość zaawansowana faza i rodziło to wiele problemów, bo elektryka była pociągnięta, wszystko i ta ekipa mnie bardzo znienawidziła, no ale się okazało, że no dochodziłem swego, bo mieliśmy jasno opisane, to oni się nie zastosowali. Także warto kontrolować. No i kolejna sprawa, może ty powiesz o używkach i o innych przygodach, które są czasami w mieszkaniach. No i właśnie miałem o tym powiedzieć, że mi się kiedyś wydawało, że to alkohol i papierosy to jest główny problem ekip remontowych. Tak mi się wydawało. I teraz z każdym kolejnym remontem bardziej uświadamiam się, że to właśnie w ogóle nie pojawienie się ekipy remontowej w mieszkaniu jest naszym głównym problemem. No bo co z tego, że jest fajna ekipa, która dobrze to zrobi, miała zrobić to w 8 tygodni, a remont trwa już 14 czy 16 tydzień, czyli 2 razy dłużej, a końca remontu nie widać. Oczywiście papierosy, alkohol, to jest coś, co ciągle możemy spotkać, ale powiem ci, że coraz rzadziej widzę alkohol. Jeżeli zrobimy dobrą kontrolę w remoncie, wybierając ekipę, no nie ma tego. Jakiś czas temu widziałem. Tak, że jak usuwałem ekipę, to akurat jeszcze 2 puszki były usuwane. No właśnie, usuwałeś ekipę, no to była taka ekipa. Jeżeli zrobimy dobrą kontrolę, raczej nie ma tego, żeby był alkoholik i impreza zamiast pracy. Jeszcze warto wspomnieć o tym, że w zasadzie nagrywałem vloga z naszym kierownikiem budowy, gdzie też poruszaliśmy kilka kwestii, jak wyselekcjonować tę ekipę, także też można sobie obejrzeć tego vloga. Link pewnie też gdzieś tutaj będzie wisiał. I tym sposobem dochodzimy do punktu 6, czyli zarządzania. Możemy zarządzać sami, możemy komuś to zlecić. I teraz to, na co uczulam i większość ludzi niestety popełnia ten błąd, przechodzi przez cały proces. Kupuje pierwsze mieszkanie, robi remont i niestety zarządzanie już
zostawia samemu sobie. Czyli wynajmę to taniej, tak żeby tylko najemca mieszkał tam 5 lat i żebym nie musiał o tym mieszkaniu słyszeć. I to jest złe, bo po pierwsze możemy wykręcić dużo większe liczby z takiego mieszkania, jeżeli się tym bardziej zajmiemy, będziemy wiedzieli, jak zweryfikować najemców i komu to wynająć. A po drugie, może się okazać się, że po takich 5 latach wynajmu tanio będziemy mieli zdewastowane mieszkanie, o czym zaraz porozmawiamy. Chciałbym tylko... Czyli co taka osoba musi zrobić? No właśnie, przede wszystkim musimy zadbać o dobrą umowę. Skąd wziąć dobrą umowę? Pierwsza myśl, prawnicy. Niestety okazuje się, że często prawnik, który jest naszym znajomym, nie zajmuje się zupełnie nieruchomościami i on ma wiedzę prawniczą, ale nie ma wiedzy życiowej, która dotyczyłaby wynajmu nieruchomości, dlatego my na swoim szkoleniu dajemy umowę najmu, którą my sami wykorzystujemy na co dzień, która nas zabezpiecza. Kolejna rzecz to kaucja, kolejna rzecz to zweryfikowanie tego najemcy. Mamy pewne rzeczy, na które zwracamy uwagę. Nie chciałbym się w tym filmiku nad tym za bardzo rozwodzić. Dlaczego? Ponieważ Kamil nagrał już osobny vlog, gdzie omawia dokładnie z Dominikiem, w jaki sposób weryfikować najemców, aby mieć tych samych najlepszych. No ale dobra, czy jeżeli zajmujemy się tym sami, poświęcamy ten czas, to jest to jedna opcja. Możemy jednak to zlecić komuś, że to oznacza, że nie musimy się w ogóle tym zajmować. No i właśnie, przechodzimy do tego, że możemy to zlecić. I tutaj mamy dwie drogi. Wiemy, komu to zlecić, bo mamy już wiedzę jakąś i wiemy, czego możemy wymagać od takiego zarządcy, albo nie wiemy i wynajmujemy jakby, znaczy oddajemy zarządzanie pierwszej, lepszej firmie. No i tutaj mam takie dwie historie, które są bardzo obrazowe. Pierwsza jest taka, że dziewczyna, która kupowała od nas mieszkanie, chciała nam powierzyć zarządzanie. Znaczy na początku nie chciała tak naprawdę, tylko chciała przenieść do innej firmy. No nie do końca mi to było na rękę, no bo chcemy brać to zarządzanie do siebie i zapytałem ją, do jakiej firmy. No i okazało się, że znam tę firmę i wiem, jakie mam podejście i zacząłem ją podpytywać, a jak tam z pustostanami wszystko wygląda, jak wygląda kwestia waszego kontaktu i w ogóle okazało się, że jest szereg problemów, na które ona zwróciła uwagę, których w ogóle u nas nie ma. Bo u nas nie ma czegoś takiego jak pustostan, a tamta firma po prostu o to nie dba, bo nie ma widocznie dobrych umów i nie ma też odpowiedniego podejścia. I właśnie to było bardzo ważne. Przekonałem ją bardzo szybko do tego, żeby została z nami. Jest teraz bardzo zadowoloną klientką, także mamy dobre relacje, ona się cieszy, my się cieszymy. Ale tutaj przejdę też do drugiej historii. Wybieranie świadomego zarządzania, czyli mamy wiedzę. Ja kiedy wiem, jakie mamy zapisy w umowie, czego powinienem wymagać od takiego zarządcy, żebym wiedział, że na pewno on będzie się do tego przykładał i wie, jak się bronić przed pustostanami, bo to są po prostu jakieś zasady, które jeżeli ktoś stosuje, no to one muszą działać. No i zacząłem przez telefon wypytywać, jak się ta osoba broni przed pustostanami. Ona mi wymieniła dokładnie całą procedurę, tak jak my to robimy. Także już wiedziałem, że mam do czynienia z konkretną osobą, której mogę zaufać i bez żadnego problemu oddać zarządzanie. Mamy nadzieję, że tym nagraniem wyjaśniliśmy, jak kupić swoje pierwsze mieszkanie na wynajem. Wiem, że ten temat jest dość rozległy, moglibyśmy pewnie godzinami na ten temat rozmawiać. Dlatego postanowiliśmy, że w różnych momentach tego filmu będą odnośniki do innych materiałów, które już nagraliśmy. Nagrywamy całą masę kontentu w formie vlogu, w formie materiałów edukacyjnych, więc odsyłamy też do tych materiałów. Jeżeli interesuje Cię to, o czym mówiliśmy w tym filmiku, to wszystko też masz na dole wypisane w opisie linki, odnośniki. Co więcej, jak podobał Ci się ten materiał wideo, to standardowo daj lajka, zasubskrybuj i koniecznie podziel się w komentarzu, co sądzisz o kupowaniu mieszkań na wynajem.